Witam bardzo serdecznie z bajhu z tej strony i zapraszam na kolejny gameplay e, planszówkowy, Tym razem na stole gości Folklore The Affliction. E, gra wydana przez Greenbrier Games kilka lat temu, nie pamiętam chyba w 2016, chcę powiedzieć, może 17, e, Autorstwa Willa Donovana i Nika Blaina. Mam instrukcję otwartą na dole, to wiem. Gra przygodowa, która jest bardzo, bardzo oparta na historii, jest teoretycznie próbą przeniesienia papierowych RPG na planszę. Czy to, czy to robi dobrze, możecie sami sprawdzić w, tym, w tej serii. Na pewno dużo się kręci wokół story journali. Tak? Jest, w podstawce jest story journal, który ma cztery historie, Każda jest podzielona na rozdziały. My na pewno zagramy przynajmniej jeden rozdział, <coughs> przepraszam, przynajmniej jeden rozdział pierwszego, pierwszej historii. Ta, ta książeczka ma 52 strony łącznie I w sumie wokół tego się kręci, więc to od razu mogę wam ostrzec. Będą spoilery, będą spoilery, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie zagramy pierwszy cały chapter żebyście zobaczyli, czego się spodziewać po grze. Będzie też trochę czytania, więc musicie się uzbroić w cierpliwość i w to, że będę czytał po angielsku, ponieważ w takim języku też jest gra. Gra ma elementy Dungeon Crawla, ma elementy trochę Choose Your own Adventure, także jest dosyć ciekawą kombinacją. My wcielimy się, jest, jest to gra od jednego do 5 graczy, albo czterech, 5 chyba, na pudełku jest napisane, 5. My w, zagramy dwoma postaciami. Bo to jest też minimalna liczba postaci jaką można grać. Nawet jak grasz solo trzeba kontrolować dwie postacie. I będziemy próbować no, przejść ten pierwszy chapter, który nie powinien nam zejść aż tak długo. Tak jak powiedziałem, gra jest na moim radarze od chyba pierwszego kickstartera, ponieważ jest to gra kickstarterowana. Ja kupiłem kopię retailu używaną. Bez figurek, bo jest też wersja z figurkami. My zagramy na standisach, ponieważ nie mam. I w sumie te standy są na tyle ładne, że jakoś nie, nie, nie cierpię za, z powodu tego, że nie mam figurek do tej gry. Jest jeden dodatek już dostępny. Teraz jest kampania na drugi dodatek, i jest ona do chyba piątku. Zaraz zobaczę kalendarz. Tak, do 19 kwietnia, do piątku. Jest, jest Kickstarter dostępny na ten drugi dodatek, gdzie można kupić zarówno ten pierwszy, jak i podstawkę. Więc, jakby komuś się spodobało, może zawsze wesprzeć twórców. Link do Kickstartera będzie w opisie. Więc, więc możecie łatwo sprawdzić akcję, jak to mniej więcej wygląda cenowo i jak to wygląda. Czy jesteście zainteresowani tym tytułem? Tyle ode mnie teraz. Dzisiaj oczywiście zrobimy setup, jutro w następnym odcinku, czyli jutro zaczynamy, zaczynamy jakby naszą rozrywkę, i wtedy zaczną się spoilery. W tym odcinku nie będzie nic fabularnego pokazanego, więc możecie zobaczyć komponenty, jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o setup. To już zobaczymy przy stole. Tymczasem ja na chwilę się z Wami żegnam i usłyszę się z Wami już z drugiej strony kamery. No i jesteśmy już na stole. Widzimy, mamy mapę krainy, która pokazuje nam różne miejsca typu miasta, jakieś ważniejsze budowle. Są też drogi, które są podzielone na pola, a także granice sektorów, który, bo, ponieważ można chodzić zarówno drogami, jak i, jak i poza drogami. Są też czerwone bariery, które pokazują nam Miejsca, którymi nie możemy przejść. Oprócz tego mamy całą masę kart. Mamy karty zdolności, artefaktów, modlitw, towarzyszy, zarówno zwierzęcych, jak i ludzkich, rytuałów, karty tarota oraz karty przedmiotów. Niżej trochę są eventy, zarówno road event, jak i off-road eventy. Tutaj tylko trzeba pamiętać, że ta talia jest dwustronna. Na górze mamy tylko taką za ślepkę całą masę żetonów tak jak widzicie, nie będę wszystkich opisywał cały worek stendisów dla standów dla podporów tak samo mamy dla kilku bohaterów z bohaterów mamy telepatkę avenging madman witch hunter, exorcist arkanist i Archeologist to są sześć, e, sześć typ, archetypów, którymi możemy zagrać. I każdy archetyp oprócz karty postaci dostaje też takiego małego bukleta z historią postaci. I na początku gry wybieramy jedną z, z fokusów, jeden z fokusów, który daje nam jakieś specjalne zdolności, jakiś opis. W środku mamy nasz startowy sprzęt rzeczy, które możemy robić w lokacjach. Dodatkowo, oprócz tego, co każdy może zrobić oraz nasze drzewko rozwoju, gdzie jak dojdziemy do określonej liczby punktów wie wiedzy czy tam doświadczenia, to możemy wybrać jeden ze skilli. Każda postać dostaje taki sam, czy swoją własną, swoją własną książeczkę, także my zagramy dzisiaj w tym gameplayu arkenistą, arkenistką i archeologią nasza arkanistka będzie Seekerem, jak dobrze pamiętam. Nasz archeolog będzie Eksplorerem. Także to teraz ich setupujemy. Tutaj mamy też całą taką dużą pulę przeciwników, a także dużych przeciwników typu abominacja. Więc. Na pewno będzie z kim walczyć. Jak widzicie, jest to dosyć grube. E, oprócz tego mamy e, s, takie małe skróty z zasad, które są dwustronne. E, mamy plansze do e, walki taktycznej, także każda plansza jest dwustronna. Jak widzicie, e, zobaczymy je w grze. Więc e, No i mamy dużo kostek. Mamy kostki. Tutaj także zobaczycie, co każdy z graczy dostaje. Na, na początku, tak jak powiedziałem, zagramy arkaniską i archeologiem, więc resztę postaci możemy odrzucić do pudełka. Każda z nich dostaje też swoją książeczkę. Jak widzimy, tutaj mamy startowe przedmioty. Te startowe przedmioty są także powtórzone, tutaj przynajmniej jeśli chodzi o przedmioty: stiletto, bandaż i Rytuał 1, więc nasza arkanistka będzie zaczynać ze sztyletem z dwoma swoimi zdolnościami oraz z jednym żetonem bandażu. Te żetony są o tyle ciekawe, że z jednej strony mają grafikę, a z drugiej strony mają opis, czym jest dany żeton i jak on działa, więc to jest bardzo bardzo fajny sposób. Mm. Tak samo widzimy nasz archeolog. Nasz archeolog zaczyna z, ze zdolnościami Crack the Whip i Iconographer oraz z jednym bandażem i z biczem, więc tutaj mam jego już startowe rzeczy przygotowane. Także to byśmy dali każdemu z graczy. Oprócz tego, każdy z graczy, ja tego nie będę robił, ale w grze, w instrukcji. Do przeskanowania lub też ze strony producenta, do wydawcy, do ściągnięcia są karty postaci i tutaj wpisujemy imię postaci, jej fokus, atrybuty w danym momencie maksymalne, jakie dana postać może mieć czyli na przykład możemy sobie wpisać bazową wartość, potem co, jakie, jakie przedmioty modyfikują to, i o ile, co jeszcze dodatkowo modyfikuje, no i wartość, którą otrzymujemy maksymalną. Więc każda z postaci, każdy z graczy dostanie taką, taką kartę postaci. Z drugiej strony tej karty postaci, bo one są dwustronne, widzimy miejsce na ekwipunek nasz, który mamy na sobie, na to co nosimy w plecaku, jakie przedmioty, jakie zdolności wybieraliśmy podczas levelów, a także wszystkie inne rzeczy typu, jakich mamy towarzyszy. Jakie mamy tokeny, jakie mamy e, modlitwy albo rytuały. Dodatkowo jest kolejny dwustronny arkusz, który opisuje po prostu naszą przygodę. To po, po, pozwala nam sprawdzić, jakie, jakie postacie brały udział w tej przygodzie, gdzie ta przygoda się zaczęła, gdzie się skończyła, na której stronie storybooka. Datę możemy sobie wpisać, czy to jest chapter 1, 2 czy 3, 3 zaznaczyć. Notatki jakieś możemy sobie robić, zaznaczyć, które Story momenty zostały triggerowane. Jakie są decyzje podczas tych story momentów, a także jakie enkantery nam stanęły na drodze, z kim walczyliśmy, to nam stanął na drodze, więc tutaj wszystko możemy sobie wypełnić. Ja do tego użyję nieoficjalnej aplikacji, jak telefon tutaj jest. Więc tutaj mam na przykład naszą arkenistkę, która ma jej zdrowie, które jest w tym momencie, jest jej, jej powerpointy, które są w tym momencie, a także maksymalne wartości i wszystkie statystyki. To samo mamy dla naszego archeologa, dokładnie tak samo. Tutaj możemy też wpisywać różne karty, które one zdoby dane postać zdobywa będziemy tą aplikację oglądać jak podczas gry, tak jak powiedziałem, ona nie jest oficjalna. Jak zobaczymy sobie kartę postaci, weźmy sobie arkanistkę, to widzimy od góry ile ma życia, czyli w tym wypadku mamy 21 punktów życia jej obronę, czyli 37. Tyle musi przeciwnik rzucić, żeby nas trafić na kości stościennej, czyli tak naprawdę mamy 37% szans na to, że 36% w sumie procent szans na to, że unikniemy ataku, ponieważ musi wyrównać przynajmniej ten, tą liczbę. Might, czyli podczas ataku dodajemy 3 do naszego rzutu kasto, czyli jak my atakujemy, dodamy, dodajemy plus 3. Jeżeli trafimy, dajemy, zadajemy obrażenia plus 2, tam rzucamy kostką oraz dodajemy plus 2. Mamy 5 punktów mocy. Stride to jest ile, ile ruchu ma, nasza postać ma. Oraz skill się rzuca kością dziesięciościenną i będzie jakiś, jakaś wartość, którą trzeba osiągnąć. Dodajemy po prostu do, te, do tego rzutu daną cyferkę, jeżeli korzystamy z danego skilla. Czyli jeżeli korzystamy na przykład z okultu, dodajemy plus 2 do rzutu. Dodatkowo, tak jak mówiłem, tutaj jest, są nasze startowe, startowe rzeczy, jeżeli jest jakaś wiedza mystyczna, dana postać ma, to jest też zapisana tutaj. Specjalna zdolność oraz keywords, czyli rzeczy, które. Keywordsy są metodą określenia z jakich przedmiotów, i jakich zdolności może dana postać korzystać, czyli w tym wypadku nasza arkanistka ma Forbidden Learned i Mythos, czyli z tych kart, z tych zdolności z takimi słowami kluczami może korzystać. Oprócz tego, każdy dostanie dwa tokeny, jeden w formie żyjące, jeden w formie ducha, jak umrzemy. To po prostu ta karta się obraca, wygląda troszeczkę inaczej, są troszeczkę inne statystyki. I kontynuujemy naszą przygodę jako duch do, do momentu wskrzeszenia. Oprócz tego, każdy powinien dostać dwa takie, dwie takie kwadratowe karty. Jak widzimy, one mają cyferki. Nasza wita jest 21, więc powinniśmy tutaj ustawić to na 21. Nasze punkty mocy są 5, więc tutaj mamy piątkę. No i jak dostajemy obrażenia, to powinniśmy to sobie odpowiednio e, obracać. Ja będę to zaznaczał w aplikacji. E, mi się ten system średnio bardzo podoba. E, z, jak graliśmy ze znajomym, to e, używaliśmy kostek do tego, ponieważ. Lepiej nam to, bardziej nam to pasowało niż takie przesuwanie kart-kart. Taki sam system jest jeśli chodzi o przeciwników i ich HP. Podejrzewam, że jakieś żetony znajdę, żeby to zastąpić. Oprócz tego każde z postaci dostaje taki jeden dwustronny żeton, atak-defend. On się przyda przy skirmiszach i my zagramy prawdopodobnie, z, jeżeli będę je pamiętał, to z zaawansowanymi zasadami walki, więc... Podczas walki taktycznej też się te rzetony te mogą przydać. No, i to by teoretycznie skończyło setup. Bylibyśmy gotowi czytać historię, gdyby nie to, że gramy w dwie osoby. Yy, A oprócz tego, jeszcze potrzebujemy arkanistę dać rytuał jeden, więc zróbmy to od razu. Jej rytuał to Cloak of the Wind. Rytuały potrzebują zdać test okult, czyli w tym momencie musimy na kości d10, 10 rzucić 7 przynajmniej, żeby ta akcja zadziałała. Oczywiście mamy plus 2 z zdolności naszej postaci. I w momencie, kiedy ona nam, ten, ten rytuał by nam wyszedł, robimy tą akcję, po czym on jest odrzucany i nie wraca już do nas. Potem następny rytuał możemy znaleźć lub kupić. Jeżeli tak będziemy chcieli, to teraz, jeśli chodzi o, dwie o setup dla dwie dwóch osób, każda z postaci dostaje dodatkowy bandaż, czyli zaczynamy z dwoma bandażami. Każda z postaci może sobie wybrać jednego kompana, więc nasza arkaniska będzie jej towar towarzyszyło jakieś zwierzątko i będzie to jak się fokusuje? Mare, czyli jest z nami konik. You may redraw a road event once per round. Discard the first event. Czyli on nam pozwala eventy przerzucać. Archeolog będzie z kompanem i to jest Stickman. Use Scarecrow, Miniature or Standy. Vita 4, Stride 4, Damage 1d6, Defense 40, Might plus 10. Remove from companion deck. Hmm... OK. Nie rozumiem. Znaczy byłby to kompanion po prostu, ale weźmiemy innego na wypadek. Tutaj oszukamy przez chwilę. Minstrel będzie. Absorption 1 from Nature Attacks and Snares. Więc on nam daje specjalną zdolność. Tutaj podejrzewam, że on by działał w taktycznej w taktycznej wersji gry. Gdzie byśmy mieli kolejny token, ale nie będziemy na razie się tym przejmować. Jego wtasuję później w tą talię. Możesz, może powróci, ale nie będzie naszym pierwszym kompanem. Eee, I jako ostatni już bonus: każdy z nas dostanie losowego buna, czyli nasz archeolog dostanie Add D6 to any die roll, czyli może jednorazowo dorzuć, dodać 1d6 do dowolnego rzutu kostką i dokładnie to samo ma nasza arkanistka. Buny są jednorazowe, po użyciu je się odrzuca. Można mieć maksymalnie dwa buny w jednym momencie. I to jest tyle, jeśli chodzi o setup tej gry. Teraz już jesteśmy gotowi zacząć, za zacząć grę, więc tutaj przestanę do Was mówić o grze. I zaproszę Was na kolejny odcinek, kiedy to ruszymy, ruszymy do przygody naszego archeologa. Henry'ego oraz naszej arkanistki Marion. Przeczytamy ich historię i zobaczymy, co dana postać potrafi robić, jeśli chodzi o ich zdolności. Tymczasem ja byłem z bajchu, to było Folklore The Affliction. Mam nadzieję, że Was zaintrygowało i że dołączycie do mnie w kolejnym odcinku, kiedy to zaczynamy grę. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.